Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wantura. Dzisiaj znowu taki mniej typowy odcinek, bo za mną jest duży, wypasiony kamper, czyli coś, co zazwyczaj nie pokazujemy. Zdecydowaliśmy się na ten krok z dwóch powodów, więc pierwszy jest taki, że wnętrze jest bardzo mocno przerobione. Uważamy, że bardzo piękne i fajnie inspirujące. Drugi, właściwie ważniejszy powód jest taki, że nasze drogi w pewien sposób połączyły się już jakiś czas temu. Ja na naszym blogu napisałam post, co dał nam van life w czasach koronawirusa i wtedy otrzymałam niesamowity komentarz, który bardzo mnie poruszył. I brzmiał on tak. Cieszę się, że zdążyliście przemierzyć te wszystkie kilometry i nacieszyć się wolnością, zanim przyszła pandemia i van life przyjął formę bardziej stacjonarną. My niestety nie zdążyliśmy. Mamy za sobą ogromne życiowe zmiany, ponad rok intensywnych przygotowań do rodzinnego wyjazdu i na dwa miesiące przed, bam, utknęliśmy bez domu, bo swój sprzedaliśmy i tymczasowo mieszkamy u rodziny, bez dotychczasowych etatów. Zabezpieczenie finansowe, które budowaliśmy, by przeżyć z dzieciakami w podróży w obliczu nowej rzeczywistości, przestaje być wystarczające. Niepokój jest, bo oszczędności topnieją, a rzeczywistość coraz bardziej się komplikuje. Ale o dziwo strachu jest mniej niż było kiedyś. Ten komentarz był dłuższy. Kiedy ja go przeczytałam, poczułam bardzo duże emocje, poczułam się bardzo poruszona, a zarazem czułam niewiarygodny spokój, który płynął z autorki tego komentarza i już wtedy wiedziałam, że chcę z nimi się spotkać, chcę z nimi porozmawiać i chcę dowiedzieć się, jak wygląda ich historia, jak toczy się ich życie i co będzie dalej. Także dzisiaj zapraszamy Was właśnie na spotkanie z tą niesamowitą rodziną. Cześć, nazywam się Karol. Marta. Alicja. Lena. I Tesla. I razem nazywamy się Familia Ventura. Nasz kamper wybraliśmy alkowę zbudowaną na Fiacie Ducato. Alkowo to znaczy to, że ma jeszcze dodatkowe spanie nad szoferką. Jeszcze są inne rodzaje, ale ten powiedzmy jest największy. Jesteśmy czteroosobową rodziną i to był dla nas główny wyznacznik. Tutaj mamy podłączenie do prądu. Później tutaj mamy wydech od trumy ogrzewania wody, który działa na gaz. I to, co na czym nam bardzo zależało, czyli ogromny bagażnik, tak naprawdę garaż. Można tutaj spokojnie zmieścić, myślę, z dwa motocykle, ponieważ jesteśmy dość aktywną rodzinką. No bałagan jest teraz, bo to jeszcze ten obszar wymaga zorganizowania. Chcemy tu takie listwy montażowe wsadzić, którymi będzie można sobie fajnie to zorganizować. Dalej tutaj z tyłu mamy bagażnik na trzy rowery. Ja zakładam tylko nasze dwa z Martą. Nie chcę też go za bardzo obciążać, więc dziewczynek rowery wsadzam do środka. Drabinka na dach, którą ostatnio bardzo mocno wykorzystywałem, ponieważ montowałem cztery solary na dachu. Mamy elastyczne solary 4×110 W. Tutaj jest wydech od ogrzewania. Ogrzewanie mamy Webasto. Na tym też nam bardzo zależało, bo zamierzamy też podróżować zimą, więc to ogrzewanie jakby ciągnie paliwo z baku. Nie trzeba żadnych butli zmieniać. Jak się zatankuje do pełna, to praktycznie starcza na bardzo bardzo długo. Dodaliśmy jeszcze tutaj, żeby kamper był przygotowany na zimę, ogrzewanie zbiornika szarej wody. Polega to na tym, że jest mata elektryczna podłączona do 12 V akumulatora, którą się włącza w środku. Zbiornik oblepiony jest specjalną taką masą, pod którą jest mata elektryczna podłączona do 12 V. No i jak jest na minusie, po prostu włączamy, żeby nam nic w instalacji nie zamarzło. Zapraszam Was serdecznie do naszego domku. Chodźcie. Znajdujemy się teraz w naszym salonie, kuchni i jadalni. Tutaj jest nasza kuchnia. Tak ona nie wyglądała od samego początku. Całego tego kampera wnętrze przerabialiśmy, tak żeby czuć się w nim jak u siebie w domu. On na samym początku, jak go kupiliśmy, to meble były w takim kolorze ciemnobrązowym. Później będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wyglądało w łazience, bo w łazience zostawiliśmy część tego kampera oryginalnie. Natomiast całą tutaj część dzienną przemalowaliśmy na kolor biały z czarnymi dodatkami i położyliśmy sobie tapetę. Tutaj mamy szafeczki kuchenne. W górnych szafeczkach trzymamy sobie jakieś tam rzeczy, chlebek, kasza, makarony. Mamy drugą szafeczkę, tutaj mamy kubeczki, talerzyki, koszyk na owoce i szafeczki dolne, szufladę na sztućce. Wciąż jeszcze się organizujemy, cały czas przekładamy, bo tak naprawdę to dopiero prawdopodobnie wyjdzie z czasem. Szafeczka dolna jest całkiem spora. Tutaj mieszczą nam się różne zapasy wody, butelki i inne zapasy żywieniowe. Szafeczka jest taka tutaj pod zlewem, całkiem spora. Mamy dużo rzeczy technicznych. Tutaj środków czystości trzymamy, plus przyprawy i bakalie różne do owsianki porannej. I szafeczka jeszcze jedna, w której trzymamy naczynia.
To by było, jeśli chodzi o kuchnię. Za mną jest sypialnia dziewczyn, ale zanim dojdziemy do sypialni dziewczynek naszych, córeczek, to jeszcze tutaj jest moja wielka szafa, do której się przeprowadziłam. Możecie zaglądać do środka. Na samym początku ta szafa miała drążek tylko, ale w podróży tych ubrań, które wieszamy na drążku, jest niewiele na wieszakach. Dlatego zastanawialiśmy się, w jaki sposób zorganizować sobie tą przestrzeń w szafie tak, żeby były półki. A ponieważ bardzo zależy nam na wadze, żeby utrzymać tą wagę jak najmniejszą, więc nie chcieliśmy robić żadnych dodatkowych półek, które by obciążały kampera, więc zawiesiliśmy sobie taką półkę z Ikei, która wystarcza nam w zupełności. I zostawiliśmy sobie tylko kilka wieszaczków. Pod szafą mamy boiler plus takie miejsce na różne szpargały. Tutaj jest sypialnia dziewczynek. Chyba największa taka część, powiedzmy, w kamperze sypialniana, natomiast ona służy nie tylko jako miejsce do spania, ale także jako pokój dla dzieci. Dziewczynki tutaj mają swoje książki, zabawki, więc stwierdziliśmy, że muszą się czuć dobrze i oddajemy im tą część kampera. Żeby wejść na górę, mamy wysuwaną drabinkę. Ona się tak sprytnie chowa w tym luku bagażowym. I po drabince można wejść na górę. Zapraszam teraz do naszej łazienki. Łazienka wygląda właśnie tak, jak wyglądał kamper na samym początku, czyli nie została jeszcze przemalowana i nie wiem, czy będziemy ją przemalowywać. Jedyne, co chcemy zrobić, to dobrze zabezpieczyć, zasilikonować umywalkę, bo boimy się, że tam może nam się namoknąć i rozpulchnić, i pomalować blat na biało, ale tą część jakby drewnianą w łazience chyba zostawimy. I tak ona teraz wygląda. Mamy część tutaj taką bucę toaletową z umywalką, a tutaj mamy nasz prysznic. Tak wygląda właśnie przy zamkniętych drzwiach. Te drzwi sobie otwieramy, żeby zyskać dodatkową przestrzeń. Korzystamy z prysznica, kiedy chcemy, a jak z niego nie korzystamy, to jest w zasadzie takim dodatkowym miejscem na przechowywanie niektórych rzeczy. Witam w salonie i jadalni. Przy tym stole jemy, uczymy się i pracujemy. Tutaj dziewczynki podróżują. Akurat podróżowanie jest dość czasami dla nich problematyczne, jeśli chodzi o wygodę tego siedziska, bo jest takie bardzo pionowe i cały czas zastanawiamy się, w jaki sposób im tutaj zaaranżować tą podróż. Niestety foteliki samochodowe, które mieliśmy do tej pory, jak były małe, już tutaj się nie mieszczą, zresztą one też się powoli w niej nie mieszczą. Mają takie dodatkowe pasy dopinane bezpieczeństwa, które są przystosowane do mniejszych dzieci i one się super sprawdzają. Natomiast ten komfort jazdy wciąż jeszcze jest taki nie do końca, jaki byśmy chcieli, i szukamy jakiegoś fajnego jeszcze rozwiązania. I tu jest ta nasza część właśnie jadalno-salonowa. Mamy takich dużo dekoracji, które ja bardzo lubię, bo powodują, że czuję się jak u siebie w domu. Karol się czasami na mnie złości, że takie rzeczy tutaj ustawiam, bo jak zapominam ich schować, to w podróży latają, a to jest raczej rzecz niechciana. Więc to wszystko się chowa na czas podróży. Mamy tutaj dwie szafeczki. One służą zazwyczaj właśnie na takie jakieś nasze bieżące rzeczy. Dziewczynki mają tutaj swoje kredki, ołówki i dodatkowe rzeczy szkolne. No i w zasadzie elektroniki jak najwięcej chowamy. Na górze mamy półeczkę na książki, które akurat bieżąco gdzieś tam potrzebujemy zabrać. Ich nie zabieramy ze sobą zbyt wiele, bo wiadomo, że są dodatkowym obciążeniem. Z części dziennej zaproszę Was do mojej Karola sypialni. Wchodzi się do niej po drabince. Jesteśmy w sypialni mojej i Karola. Tutaj jest nasza część, w zasadzie w której spędzamy tylko noce. I jakby chyba ostatni element w kamperze, który jeszcze mi został do pokazania. Tu jest szafa Karola. Karol potrzebuje tyle do przestrzeni na swoje rzeczy. I taki ostatni element na naszej liście. To jest tablica, którą sobie zawiesiliśmy, która nam służy do przechowywania różnych takich podręcznych szpargałów. Wieszamy sobie tutaj okulary, mamy miejsce na klucze, psie przysmaki, psia smycz. No i też sobie tutaj wieszamy naszą listę, tworzymy naszą checklistę, żeby nie zapomnieć sprawdzić, co trzeba przed podróżą. Zapisujemy sobie tutaj też nasze różne listy zakupowe i złote myśli. Tak więc ta tablica naprawdę sprawdza się fantastycznie. Jest takim centrum dowodzenia, jeśli chodzi o ważne rzeczy, które są zawsze pod ręką. Jesteśmy rodziną dość aktywną. Łączyła nas pasja do snowboardu. Kochamy też kitesurfing. Super, bo nasze dziewczyny razem z nami też już dzielą nasze pasje. Jeżdżą razem z nami na dyskach. Tak więc zimą wyjeżdżamy na wspólne wypady i jeździmy razem. Alicja stawia swoje pierwsze kroki na kitesurfingu. Lenka, miejmy nadzieję, już też niebawem. I co? I na co dzień też staramy się być aktywni. Dziewczynki chodzą na akrobatykę. W podróży będziemy się starali jakoś zastąpić im tą akrobatykę ćwiczeniami po prostu
na dworze. Zabieramy ze sobą dużo sprzętu sportowego. Cały nasz bagażnik to są torby z latawcami kajtowymi, deski na kitesurfing, deski na snowboard, rowery, rolki, longboardy. Rolki. Hulajnoga. Dużo różnych innych rzeczy. Tak więc cały bagażnik to sprzęt sportowy. Zobaczymy, czy wszystko pozwolimy sobie zabrać w taką dłuższą podróż po Europie, bo jednak nie przestrzeń jest wyzwaniem, tylko waga. Staramy się też dość aktywnie na co dzień żyć, ćwiczyć. Poranny workout, rozruch, yoga, pilates, też i chwila dla ducha, medytacja. Tak po prostu sobie staramy ułożyć dzień, żeby po prostu na wszystko było czas. I to, na czym nam też zależy, to na takim tak zwany slow life, czyli właśnie nie życiu w pośpiechu, tylko znalezieniu tej chwili też dla siebie, właśnie na aktywność fizyczną, na właśnie takie wyciszenie, zrelaksowanie się, żeby uciec od tego, do czego kiedyś bardzo przywykliśmy, czyli właśnie bycia w biegu i braku czasu chronicznego na wszystko, a teraz właśnie doceniamy każdą wolną chwilę i tak celebrujemy każdy dzień. Do van life'u dochodziliśmy tak naprawdę etapami. Nie było to tak, że nagle stwierdziliśmy, że o, super, zobaczyliśmy jak może jakiegoś vloga, albo przeczytaliśmy jakąś książkę i robimy to. Tylko szereg różnych wydarzeń spowodował to, że po prostu zaczęliśmy szukać jakiejś innej drogi. U mnie to się zaczęło już ponad 5 lat temu, kiedy pracowałem wciąż jeszcze w dużej korporacji na etacie i poczułem, że po prostu nic mi się nie chce, że czas ucieka mi przez palce i do niczego nie byłem w stanie się zmobilizować, ani do takich w prywatnym życiu, do jakichś ćwiczeń i takiego pracy ze sobą, ale w pracy tak samo nic mi nie szło i czułem, że czas ucieka. I zacząłem bardzo mocno się wkręcać w rozwój osobisty i to tak naprawdę był początek takich grubszych zmian. Zaczęło się ode mnie. Marta na początku nie chciała, że tak powiem, czytać tych książek, które jej podsuwałem, bo była jeszcze w takim trybie korporacyjnym robienia korporacyjnej kariery, co fajnie jej wyszło. No ale ja jakby czułem, że to nie jest to. Jakby spełniłem wszelkie oczekiwania moich rodziców, które gdzieś tam też z tych książek wyczytałem, że jak popatrzyłem na swoje życie wstecz, to że realizuję nie swój plan. Że ten plan, który zrobiliśmy, czyli studia, dobra praca, dom, dzieci, że to nie było coś, co my sobie wymyśliliśmy tam na początku naszej życiowej wspólnej drogi, że okej, zróbmy tak, tylko to po prostu był taki naturalny, nie wiem, naturalna droga, którą ktoś nam zaplanował. Czy rodzice, czy społeczeństwo, no trudno powiedzieć, ale to była taka utarta ścieżka i w pewnym momencie ja się zorientowałem, że to nie jest to, co ja bym chciał i postanowiliśmy później już razem, żeby sobie zaplanować po prostu, co chcemy w życiu robić, jak byśmy chcieli. Tak, ale zanim tak naprawdę do tego doszliśmy, to jeszcze tak słowo od siebie, dlaczego to tak było, że Karol to czuł, a ja tego nie czułam, bo ja byłam szczęśliwa i wydaje mi się, że w życiu właśnie tak jest, że nasze życie dzieli się na jakieś etapy i na tamten czas to był ten etap, kiedy ja byłam bardzo zadowolona z tej kariery zawodowej, którą miałam, z życia zawodowego, bardzo się realizowałam. Odpowiadało mi środowisko w pracy, atmosfera i ja miałam jakby takie potrzeby, takie bardziej tradycyjne, właśnie no, te, które Karol mówi, że może gdzieś były mi zaszczepione przez społeczeństwo, przez rodzinę, że tak się po prostu żyje i mi to odpowiadało. Miałam fajną pracę, realizowałam się, byłam na bardzo ciekawym stanowisku, zarabiałam dobre pieniądze, marzyłam o tym, by mieć dom z kominkiem, z ogrodem, w przyszłości dwójkę dzieci, która w końcu na świecie się pojawiła, fantastycznego męża i wszystko w zasadzie układało się super do czasu, tak? I żeby właśnie podjęcie tej decyzji o zmianie życia, no to też przyszło nie tak po prostu out of the blue, tylko musiały się też zadziać jakieś takie sytuacje w naszym życiu. No i te sytuacje się zadziały, które spowodowały refleksję, jakby zupełnie inne spojrzenie na życie i na to, co chcemy rzeczywiście robić. No i w moim przypadku tym punktem zwrotnym była choroba mojego taty, który walczył przez rok czasu z chorobą nowotworową i niestety ją przegrał. I ten moment taki był zwrotny, przełomowy w naszym życiu, gdzie zaczęliśmy sobie coraz częściej z Karolem zadawać pytanie nad tym, czego od życia chcemy. I jak chcemy, żeby każdy dzień przebiegał. Jednak ten pęd życia, gdzieś tam zobowiązania, obowiązki, praca, chroniczny brak czasu dla siebie, dla rodziny, właśnie coraz mniej czasu na pasję, czy to jest to, jak chcemy przejść przez życie. I to był taki początek w ogóle zastanawiania się nad tym, czy my rzeczywiście realizujemy swój plan na życie, czy ta drabina, po której się wspinamy, jest przystawiona do właściwego muru. I wtedy
po raz pierwszy gdzieś tam w naszych głowach pojawiła się myśl, że chyba nie. Że chyba nie. Nie ta ściana. A co by gdyby tak naprawdę zostawić to wszystko i zacząć od nowa, zupełnie po swojemu? I to była taka refleksja i stwierdziliśmy, że to, co tak bardzo nas zakotwicza, jest też dom właśnie, który już mieliśmy na kredyt, i to nie mały kredyt, i to nas tak mocno trzyma, że nawet jeżeli czasami myśleliśmy, a może gdzieś byśmy wyjechali, no tak, ale co z domem? I pomyśleliśmy, dobra, to zróbmy pierwszy krok, wystawmy dom na sprzedaż i zobaczmy, co się zadzieje. Jeszcze wcześniej należałoby dodać, że z tych naszych, moich przynajmniej, rozwojów osobistych wyszło takie bardziej dążenie do wolności niż dążenie do bezpieczeństwa, i w wyniku tego zaczęliśmy inwestować nasze oszczędności w nieruchomości. I w pewnym momencie te nieruchomości okazały się, że na tyle dają nam jakichś, powiedzmy, dodatkowych środków, no że zaczęliśmy poważnie się zastanawiać, że okej, no możemy sprzedać dom i wynająć sobie coś, a za pieniądze, które nam zostaną, powiedzmy, możemy coś zrobić, tak? Mm-hmm. Ale zanim do tego jeszcze podjęliśmy decyzję o odejściu z pracy, to zaczęliśmy właśnie od sprzedaży domu. I to był ten właśnie moment, mówi, dobrze, to zróbmy ten pierwszy krok, sprzedajmy dom, jeśli się sprzeda, to super, i wtedy będziemy robić kolejne kroki. I wystawiliśmy go na sprzedaż i tak naprawdę od razu się znaleźli chętni i po 2 miesiącach podpisaliśmy akt, no i jakby poszedł krok A, no więc stwierdziliśmy, to trzeba zrobić krok B. A tak naprawdę chyba kropką nad I, która zadecydowała też o zmianie naszego życia, była moja choroba, która była następstwem pewnego stresu i takiego może i przerostu ambicji w życiu zawodowym. Zmieniłam pracę, trafiłam w nowe środowisko, praca była dużym wyzwaniem, o wiele większym niż tak naprawdę zakładałam. Dużo czynników zresztą tam zagrało, ostatecznie jakby gdzieś tam te ambicje i takie moje zaangażowanie się spowodowało, że po prostu organizm wysiadł i powoli różne jakby elementy mojego ciała zaczęły się buntować i wyłączać. I rozchorowałam się na tyle poważnie, że mój lekarz po prostu powiedział, żebym się zastanowiła, czy jak się już wyleczę, czy chcę wracać do tego tempa, do tego trybu życia, bo tym razem wysiadły mi bezpieczniki, a następnym razem może być po prostu gorzej. No i to był ten moment, kiedy też Karol w pewnym momencie mi powiedział, zastanówmy się, czy to ma sens, przecież tak naprawdę możemy też przeżyć bez twojej pensji. Nieruchomości już też dają jakiś taki przychód, który zapewni nam po prostu przetrwanie. I tak, i to był ten właśnie taki moment zwrotny, kiedy ja już wtedy poczułam ostatecznie, że już jestem inną osobą, że nie chcę wracać do tego życia i że chcemy po prostu zacząć żyć inaczej i budować wszystko od nowa i żyć po prostu spokojniej, celebrować każdy dzień, wtedy zrobiliśmy wartości. Tak. Siedliśmy razem, takie mieliśmy working Saturdays, że po prostu siadaliśmy po południu, dzieci oddawaliśmy do dziadków i bazując na takiej jednej książce właśnie rozwoju osobistego, przewartościowaliśmy sobie wszystko, czyli rozpisaliśmy, jakie ja mam wartości, jakie ona ma wartości, a później stworzyliśmy swoje wspólne i każdą następną decyzję już, jaką podejmowaliśmy sprawdzając, czy to wspiera nasze wartości i czy to jest z nimi zgodne, czy nie. I od tamtego momentu no, poszło tak, gładko. Każda decyzja była tak naprawdę bardzo łatwo podejmowana, bo patrzysz się na swoje wartości i wiesz, jest zgodna, niezgodna, okej, idę w tą stronę albo w tą stronę. I to był ten moment właśnie decyzyjny, czyli jakby van life to nie była jakaś tam po prostu inspiracja z zewnątrz i tak naprawdę de facto podejmując tą decyzję w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego jak van life istnieje. Tak naprawdę nasza podróż i ten camper to jest taka wypadkowa różnych naszych marzeń. Marzenia o podróżowaniu, o byciu razem, o cieszeniu się po prostu z życia, o spędzaniu czasu z dziećmi, pokazywaniu naszym dzieciom, że warto żyć można odważnie, inaczej. Że można żyć inaczej, że nie rzeczy materialne, tylko właśnie emocje, przeżycia, doświadczenia. To jest w życiu ważne. I dlatego po prostu chcieliśmy zabrać je ze szkoły, uczyć je w kamperze, żeby doświadczać życia inaczej niż dotychczas. Jak już zapadła decyzja, że żyjemy inaczej, że kupujemy kampera, to postanowiliśmy, że tamten rok poświęcimy na przygotowanie samego kampera, zrobiliśmy w nim remont, żeby czuć się tutaj jak w domu. Marta powiedziała wprost, że jak ja tutaj mam mieszkać, to nie może tutaj być tak, tylko musi być tak jak po naszemu, więc wszystko zostało odświeżone. Następnie postanowiliśmy całe wakacje, czyli 3 miesiące spędzić w kamperze z dziećmi, żeby zobaczyć, jak to jest, i było to dużo stacjonarnego przebywania na Helu głównie, bo tam jest nasze ukochane miejsce, gdzie możemy pływać na kajcie i też mieć obcować z naturą. Więc po tych 3 miesiącach stwierdziliśmy, że wszystko jest ok, że
możemy tak żyć. Dzieciaki świetnie się spisały w kamperze i w tym takim życiu na małej przestrzeni. No i ten rok miał być rokiem startu, kiedy mieliśmy wyruszyć. Plan był taki, że na początku maja ruszamy do Skandynawii, gdzie mieliśmy podróżować około 3 miesięcy i później, jak się już temperatura miała ochładzać, to mieliśmy zjechać na południe Europy. No i przyszedł koronawirus, którego nikt się nie spodziewał i nagle się okazało, że trzeba wszystko planować od nowa. Nauczyliśmy się też, że nie wszystko można w 100% zaplanować. Okazało się też, że nasze przychody, które wydawały nam się bardzo stabilne, ponieważ są głównie oparte na nieruchomościach, no nie do końca są tak stabilne i koronawirus właśnie nam to uświadomił, przez co też musieliśmy troszeczkę naszą podróż odroczyć. Do mniej więcej sierpnia będziemy podróżować głównie po Polsce, żeby móc co jakiś czas wracać jeszcze do Wrocławia. Naszemu podróżowaniu zawsze przyświecała taka myśl, że nasz plan tak naprawdę na podróż to nie mieć planu. Nie chcemy nic planować, gdzie jedziemy dokładnie. Na tym w zasadzie polega chyba życie w kamperze, że jedziemy w miejsca takie, które akurat teraz chcemy odwiedzić, nie śpiesząc. Albo takie, w których wieje. Albo takie, w których wieje, albo trzeba jest... dodać, że cały nasz plan był mocno, jest wciąż gdzieś tam, szukamy tych fajnych miejsc, gdzie można popływać na kajcie albo pojeździć na snowboardzie, więc... Tak, ale też są miejsca, które ja bym chciała zobaczyć i też są miejsca, które dziewczynki chciałyby odwiedzić, więc też... Każdy ma swoją pineskę. Tak, mamy jakieś tam pineski na mapie, natomiast nie mamy stricte planu, gdzie chcemy kiedy pojechać. Natomiast za granicę chcielibyśmy wyjechać we wrześniu i we wrześniu tak samo dziewczynki rozpoczynają edukację domową. Wszystko jest już załatwione. Mieliśmy lekki przesmak w trakcie pandemii, kiedy była szkoła online i pracowały już, uczyły się już z domu, a teraz przechodzimy na pełną edukację domową. Mamy bardzo duże wsparcie ze strony szkoły i tak naprawdę de facto to, co potrzebujemy, to po niecałym roku czasu, czyli koło maja, czerwca, przyjedziemy z powrotem do Polski, aby dziewczynki zdały egzaminy w szkole, która jakby trzyma opiekę nad nami, a tą szkołą jest akurat szkoła, do której dziewczynki do tej pory chodziły. Taka nasza refleksja po tym wszystkim, co się zadziało, jest taka, że jakby nie żałujemy niczego, co się wydarzyło w naszym życiu i dzisiaj możemy powiedzieć, że cieszymy się, że jednak starczyło nam odwagi i takiej wytrwałości, żeby się nie cofnąć, tak? Nie wrócić, pomimo to, że sama decyzja o zmianie życia, o sprzedaży domu, który kochaliśmy, tak? Spędziliśmy tam cudowne lata, mamy fantastyczne wspomnienia i nie było łatwo się z nim rozstawać. Odejście z pracy, która była bezpieczna, która dawała nam naprawdę takie stabilne źródło przychodu i w ogóle jakby zmiana wszystkiego była trudną decyzją, a po niej, jak już podjęliśmy tą decyzję, pojawiła się masa sytuacji takich, które gdzieś powodowały zwątpienie i taką refleksję, czy my rzeczywiście dobrze robimy, czy nie powinniśmy wrócić z powrotem do tego życia, które prowadziliśmy. Tak, ale się też przekonaliśmy, że ta siła przyciągania świetnie działa, że jeśli skupialiśmy się na tych pozytywnych rzeczach, to też pozytywne rzeczy się działy, czyli jak zaczynało nam brakować pieniędzy, to nagle jakieś projekty się pojawiały, ciekawe. Także jeśli się skupi na tych właściwych rzeczach, a nie na tym, czego się obawia, no to rzeczywiście doświadczyliśmy tego, że tak jest, że te rzeczy same przychodzą. Tak jak Marta powiedziała, no, dla mnie największą trudnością było to, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale mamy dwójkę dzieci i przez to ta decyzja była mega trudna dla nas, żeby jakby zacząć żyć inaczej i czy na pewno sobie poradzimy, czy będziemy mieć na edukację, na jedzenie i na wszystko, ale się okazało, że jakoś dajemy radę. Tak, jesteśmy już ludźmi nie zupełnie młodymi, którzy mają całe życie przed sobą dopiero do ułożenia. Nasze życie w zasadzie już było ułożone i było bezpieczne i stabilne i takie wywrócenie życia do góry nogami, jak już się ma tam prawie 40 na karku i dwójkę dzieci, jest trudną decyzją, ale absolutnie nie żałujemy tego, co zrobiliśmy. Bardzo się cieszymy. Zyskaliśmy coś naprawdę wielkiego. Zyskaliśmy czas dla siebie, wewnętrzny spokój, taką harmonię i satysfakcję, że podążamy za głosem serca, a nie żyjemy nie swoim życiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za obecność. Dziękujemy także Waszej wspaniałej rodzinie za tą piękną, inspirującą historię. Powiedzcie, gdzie można znaleźć Was w internecie? Można znaleźć nas na Instagramie, chyba tam jesteśmy najczęściej i najwięcej. Na Facebooku planujemy też kręcić vlogi, jeśli nam się uda. Troszeczkę jest to wyzwanie czasowe, ale będziemy się starać, więc na YouTubie. Nazywamy się Familia Ventura. .pl. Skąd ta nazwa? Familia, bo familia. Aventura, aventura znaczy szczęście, aventura znaczy przygoda, a w ogóle to tak nam się skojarzyło, Familia Aventura z Fuerteventura, to jest taka super miejscówka na Kajta, na którą często jeździmy. Super, cudowna nazwa, pięknie Was opisuje. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do śledzenia ich przygód. Ja jestem bardzo ciekawa, jak się potoczy dalej ich historia, także my już ich obserwujemy. Subskrybujcie nas, jeśli podobają się takie historie Wam, na pewno będzie więcej jeszcze takich spotkań. Zostawcie łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.